odległych zakątkach Antarktydy badacze co jakiś czas natrafiają na jakieś wyjątkowe znaleziska. Mroźne środowisko na tym terenie sprzyja konserwacji starożytnych, zapomnianych przez historię artefaktów i dziwnych anomalii. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przykładów. Zapraszam do oglądania. Nieumarłe ryby. Wydaje się, że ten niedawno odkryty gatunek ryby lodowej przeciwstawił się prawom natury. Gatunek ten dostosował się do życia w lodowatych wodach Południowego Oceanu, gdzie większość innych ryb nie przetrwałaby w takich temperaturach. W 2021 roku miała miejsce specjalna ekspedycja na Antarktydę, która ujawniła szokujący fakt. Jak się okazuje, populacja tych ryb lodowych jest naprawdę wielka. Pod przewodnictwem Altona Persera z organizacji Alfreda Wegnera i doktorantki Lilian Bollinger ekspedycja wyruszyła niemieckim lodołamaczem RW Polarstern wyposażonym w system sonarowy zdolny do badania dna oceanu oraz podwodną kamerę. Zespół dokładnie badał głębiny oceanu, ale nie spodziewał się, że ich odkrycie zrewolucjonizuje naszą wiedzę na temat lodowych ryb. Wbrew wcześniejszym założeniom, te unikalne ryby były znacznie liczniejsze niż sądzono. W rzeczywistości ekspedycja odkryła coś zdumiewającego. Największe, znane skupisko ryb lodowych położone na dnie Morza Weddella, rozciągające się na całe 240 km². W tym miejscu można znaleźć aż 60 milionów gniazd ryb, z których każde potencjalnie zawiera nawet 1700 jaj. Są one pilnie strzeżone przez dorosłe osobniki. To, co dodaje tajemniczości temu odkryciu, to osobliwe cechy ryb lodowych. Przeźroczysta czaszka i przeźroczysta krew, nadająca im niemal nadprzyrodzony wygląd. Starożytne DNA. Badacze odkryli, że w głębinach oceanu na Antarktydzie przez lata czekał na nich pewien nieoczekiwany skarb. Okazało się, że naukowcom udało się wyizolować tajemnicze DNA sięgające wielu milionów lat wstecz. W obecnych czasach, naznaczonych narastającym globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi, badanie historycznych zmian klimatu stało się niemalże koniecznością. Rozszyfrowanie skomplikowanych wzorów tych cykli klimatycznych może przygotować nas do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom. Dążenie do zrozumienia przemian naszej planety napędza kolejne badania ukrytych osadów pogrzebanych pod lodem Antarktydy. Badacze zbierają glebę z różnych zakątków Ziemi, licząc na to, że to właśnie w niej znajdziemy sposób na powstrzymanie zmian klimatu. Nie tak dawno temu zespół naukowców wyruszył w podróż, aby pobrać próbki osadów z dna oceanu. Ich misja, będąca częścią Międzynarodowego Programu Odkrycia Oceanu, znanej też jako Ekspedycja 382, prowadziła na Morze Szkockie, na północ od głównego lądu Antarktydy. Miało to miejsce w 2019 roku. To, co naukowcy tam wówczas odkryli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że zebrane przez nich próbki zawierały ślady mikroorganizmów, które żyły na naszej planecie ponad milion lat temu. Próbki zawierały starożytne DNA osadowe. Ten materiał genetyczny zachował ślady dawnych mikrobytów naszej planety, sięgających około miliona lat wstecz. To genetyczne odkrycie jest najstarszym DNA pochodzącym z dna oceanu na Ziemi. Badacze przewidują, że tajemnice skrywane przez te starożytne mikroorganizmy mogą wyjaśnić głęboki wpływ zmian klimatu na ekosystemy oceaniczne przez tysiące lat. Kosmici na Antarktydzie. Opowieści o UFO odwiedzających Antarktydę oraz spekulacje na temat ukrytych pozaziemskich baz pod jej lodową powierzchnią są nam wszystkim dobrze znane. Co ciekawe, znaczna liczba tych relacji pochodzi od świadków służących w wojsku.
Chociaż te teorie spiskowe mogą wydawać się mało prawdopodobne, coś może być na rzeczy. Antarktyda, jako jeden z najbardziej odizolowanych i niezbadanych regionów naszej planety, stanowi idealne miejsce dla tajnych ośrodków badawczych, a także, co ciekawe, dla ukrytych punktów obserwacyjnych obcych istot monitorujących działania ludzi. Niedawne informacje od byłego członka marynarki wojennej USA, który zasłania się pseudonimem Brian S., rzuciły nowe światło na te teorie. Ten były oficer marynarki, wcześniej inżynier lotniczy, służył w wojsku od 1977 roku aż do jego rezygnacji dwie dekady później. W niedawnym wywiadzie z Lindą Malton-Howe, cenioną reporter i redaktor Earth Flies, Brian S. opowiedział, że był częścią załogi C-130 odpowiedzialnej za misje ratunkowe i transportowe. Podczas jednej z misji cała ekipa była świadkiem czegoś szokującego. Widziała liczne srebrne sfery przemierzające górskie tereny Antarktydy. Co bardziej zadziwiające to, że natknęli się oni również na ogromny otwór w lodzie, porównywalny wielkością do boiska piłki nożnej. Ten dół został zlokalizowany w strefie zakazu lotów, kilka kilometrów od bieguna południowego. Był on rzekomo oznaczony jako stacja badawcza powietrza. Jednak lokalizacja i kontekst wzbudziły spekulacje na temat jego prawdziwej natury. Czy ten tajemniczy otwór mógł być wejściem do ukrytej pozaziemskiej instalacji? Z pewnością nie wiemy wszystkiego na temat lodowych rejonów Antarktydy. Tajemnicze algi. Ostatnia dekada badań przyniosła wiele niezwykłych odkryć. Zasługą tego była zaawansowana technologia satelitarna. Jednak jedno konkretne znalezisko zwróciło szczególną uwagę społeczności naukowej. Było to intrygujące zjawisko zachodzące blisko dna oceanicznego pod lodową powierzchnią biegunów Ziemi. Chodzi o zakwitanie charakterystycznego mikroorganizmu kluczowego dla życia w oceanie. 11 stycznia 2011 roku satelita NASA o nazwie Aqua wykrył coś, co wydawało się być kwitnieniem fitoplanktonu na powierzchni Morza Rossa w Antarktydzie. Te drobne algi fotosyntezujące odkrywają niezastąpioną rolę w morskim łańcuchu pokarmowym. Co ważne, przyczyniają się one do połowy pierwotnej produkcji materii organicznej w oceanach, co podkreśla ich wielkie znaczenie dla klimatu. Wykorzystując światło słoneczne, te mikroskopijne organizmy przekształcają je w energię. W miesiącach letnich ma miejsce spektakularne zjawisko, gwałtowna reprodukcja alg, która daje efekt wspaniałych, zielonych wirów na powierzchni oceanu, widocznych nawet z kosmosu. Zjawisko to pojawia się głównie wtedy, gdy lód morski jest najcieńszy, co pozwala światłu słonecznemu przenikać przez większą część powierzchni oceanu. Zarówno Arktyka, jak i Antarktyda doświadczają znacznego kwitnięcia fitoplanktonu w tym okresie. Niebezpieczny lodowiec. Lodowiec Thwaites w Antarktydzie, porównywalny rozmiarem z obszarem Wielkiej Brytanii, zainteresował naukowców z powodu swojego szybkiego topnienia. Konsekwencje topnienia dla tak wielkiego kawałka lodu mogą być katastrofalne i mieć znaczący wpływ na poziom wzrostu morza. Dlatego też badania nad jego topnieniem stały się dla wielu placówek priorytetem. Naukowcy zdecydowali się nawet wykorzystać podwodne drony do mapowania dna pod lodowcem, co dostarczyło nam informacji o jego zachowaniu. W ostatnich dekadach tempo topnienia lodowca znacznie przyspieszyło, głównie z powodu zmian klimatu. Jeśli Thwaites całkowicie by stopniał, poziom morza mógłby wzrosnąć nawet o 3 metry, zagrażając wybrzeżom na całym świecie. Takie zdarzenie miałoby poważne konsekwencje dla ludzkości, wymuszając na nas szeroko zakrojone adaptacje w głąb lądu. Miejmy nadzieję, że do czegoś takiego jednak nigdy nie dojdzie.
Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!